Jezu, nie czekałem na to całe moje... Nie, w sumie nie całe moje życie, ale czekałem na to bardzo długo. Mam zwolnienie na tydzień od szkoły! Wolny od szkoły na cały tydzień! Kurde, bardzo miły był ten doktor. Ciekawe dlaczego. Nie! Dobra. No to mam tydzień wolnego. Co by tutaj teraz porobić? Tamte barany siedzą w szkole, a ja mam fajrant. Ahoj, przygodo. Ale sztos. Tydzień wolnego. Każdy pewnie mi zazdrości teraz w szkole. Jezus Maria, ile zaległości. Zawsze jak mnie nie ma, to się w tej szkole dzieje najwięcej. Jeszcze ta choroba mi nie daje spokoju. Ja pierdzielę. Siemano panowie, jak tam? Gramy co? K***a, Lola będziemy grać, ja pierdzielę. No ja mam tutaj zwolnienie, dzisiaj cały tydzień będę siedział w domu, nie? Ej, graliście w nowego Twilighta? Jaka tu jest zarąbista grafika? No chodź tu Galio, pa, mam go za pleców, go robię. Teleportacja, to jest nowa umiejętność Aśki. Uuu, no mogę nawet latać. Umieram! Lekarza! Zimno mi strasznie, gorączkę mam chyba, kurde. Sprawdź mi temperaturę. Oj, proszę! Przestań! Ile? 38, 5. Tak mało? Ojojoj, ile jest tutaj nowych seriali. To co, sobie pooglądamy tutaj jakieś odcineczki, maratonik zrobimy. Może teraz... O! Dobra. To by może być ciekawe. Mister Robot też spoko. Teraz jakiś horror obejrzmy sobie. O Jezu. Oczu nie mogę otworzyć, jak mnie szczypie od tej choróbska. Pierdolę gówno. Kuźwa, nic nie widzę przez te choróbsko oczy mnie szczypią także normalnie. Sinuś. Mamo. Rybatkę ci zrobiłam. Mamo, ale gram teraz. Na zrówko. Tak? Z Supermanem. Tu, chodź. O, taki, był taki jak silny, ja. Żebyś był silny. Dziękuję, mamusiu. A lekarstwo wziąłeś? Wziąłem lekarstwa. A witaminki wziąłeś? Wziąłem chyba. A tron wziąłeś? Też. To ja idę ci zrobić jedzonko i zasprzątać. Okej, okay, a posprzątasz mi jeszcze pokoju? Posprzątam ci pokój. Posprzątasz mi? Tak, graj sobie. To jest k***a. Co ty robisz? Miałeś leżeć w łóżku, a nie grać na komputerze. A po co nie poszedłeś do szkoły? Ale... Żeby siedzieć na kompie? Nie, masz wracać do łóżka, raz! Ale tato... Nie ma ale tato, tylko od razu do łóżka, wyłączaj ten komputer! Nie, 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 zostań przy kompie! No i wypie... Po co ludzie biorą te lekarstwa? Przecież mój organizm jest samowystarczalny. Na pewno sam wyzdrowieje, bez żadnych lekarstw. Hasta la vista! Lekarstwa. Ha, w języku hiszpańskim jest nieme, k***a! Hasta la vista, k***a! Dajcie jakieś lekarstwa! Tydzień wolnego. W końcu sobie odpocznę od tych imbecyli z klasy. I tak w sumie w tej szkole nic się nie dzieje. Nikodem imbecyl cały czas drze mordę, śmieje się z głupich rzeczy. Nauczyciele wyciskają się, głupoty doczepiają. W końcu spokój. A w tej szkole i tak na pewno nic nie ominie. Co? Wyjechali do Anglii? Pięciogwiazdkowy hotel jeszcze z... do aquaparku! Akurat jak mnie nie ma, taka wycieczka. Co? Jak mnie nie ma w szkole, to się dzieją same dobre rzeczy.
Tyle wolnego, może w końcu jakoś wykorzystam ten czas. Posprzątam tu w pokoju, tu mam wielki syf. Łóżko ogarnę. Zjem pizzę, która już tam leży z tydzień. Nie będę teraz siedział i nic nie robił, muszę coś zrobić. Tak, Czaro, zrobisz to. Słuchajcie, moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie. Ogólnie ten odcinek powstał w ramach totalnej prawdy, bo ja byłem chory i wymyśliłem ten odcinek o 3 w nocy i miałem gorączkę, więc jakby stawcie supa. Jeżeli chcecie więcej takiego formatu, to piszcie w komentarzach. I jeżeli będzie tutaj 20 tysięcy lajków, to jest bardzo dużo jak na mój kanał. To jeżeli tyle będzie, to zrobimy coś innego w tym stylu. Więc dziękuję, a wy możecie jeszcze sobie pooglądać sceny końcowe. O kur... jaki stary strup. Ahoj, przygodo. Ahoj! Cześć. Sceneria. Czekajcie jeszcze raz. Jest to rzeczywistość, tak? A jak sprawdzisz mi temperaturę? Masz powiedzieć, nie wiem, 42, dzwońcie na karetkę albo coś. Nic nie widzę tych lektora, ani nic, tu kurde nic nie rozumiem, idę spać. Nic nie widzę, lektora nie widzę. A co ja miałam zrobić? Idziesz do ciarkę i sprzedajesz mu herbatę. Naplujesz mi tam pewnie zaraz. Przepraszam. Lubieni. Robisz? Przepraszam. Miałeś leżeć w łóżku, a nie grać na komputerze. A po co poszedłeś do szkoły? Nie poszedłeś do szkoły? Co masz też przy kompie? Ja pierdzie. Nie ma ale, tato, tylko od razu do łóżka, wyłączaj ten komputer. Gnoju wyje, gnoju. Gnoju wypierdzie. Co się spaliłam.